Zostawiałam go na modły, po godzinie wraca i myślę sobie, no zamarzł tam chyba, bo przecież wie, jak sytuacja wygląda. Okazuje się, że jego tam nie było. Zaczęłam go szukać, okazało się, że on po prostu leżał krzyżem na posadzce i modlił się. Leży krzyżem.
autorem tych dwóch ostatnich utworów jest Adam Niedziel. Zanim zaśpiewam dla Państwa kolejny utwór, chciałabym właśnie opowiedzieć o tym spotkaniu z Janem Babą II. Ja wtedy byłam w szkole podstawowej, więc dawno to było. Ale pamiętam każdą chwilę, naprawdę każdy moment, od samego początku do samego końca. To są właśnie takie spotkania, które się całe życie pamięta. Byliśmy wtedy razem z całą moją rodziną. Jeszcze wujek, ciocia, jeszcze narzeczona mojego brata. No, było nas tam ze 20 osób, bo jak Państwo być może wiecie, mam 8 rodzeństwa, to jeszcze rodzice do samej rodziny właśnie. Pojechaliśmy do Rzymu, to była Wigilia, tam była msza. I przed Wigilią tam była taka tradycja, że... Znaczy przed mszą, przepraszam, była taka tradycja, że śpiewały zespoły z całego świata. I każdy mógł zaśpiewać tylko jedną taką kolędę. Nie we wszystkich krajach są kolędy, ale takie pieśni świąteczne. I my zaśpiewaliśmy razem z całą rodziną, właściwie zagraliśmy, a moja najmłodsza siostra, 4-letnia Marysia, tego wzrostu Marusieńka, zaśpiewała Oj Maluśki, Maluśki. A jak Państwo zapewne wiecie, to jest ulubiona kolęda Jana Pawła II. No więc później była msza, no i po mszy przybył do nas ksiądz, a to była taka, to ogromna jest ta sala. Państwo kiedyś mieliście okazję, więc to naprawdę ona jest wielka, czy sala, kaplica, ale naprawdę ogromna. Przybywa i krzyczy do nas, chodźcie, chodźcie. No to woła nas ksiądz, biegniemy, wszyscy spakowaliśmy te instrumenty, biegniemy. Ja miałam wtedy chyba z 10 lat, Marysia miała 4, no to najstarsza moja siostra mogła mieć tak z 17. Biegniemy do całą halastą za nim. Nic w ogóle nie wiemy, gdzie i po co i dlaczego, no ale biegniemy, bo woła. Wyobraźcie sobie Państwo, otwierają się drzwi, a za tymi drzwiami tak po prostu stoi Jan Paweł II. Uśmiechnięto ducha do ducha. To wy tak ładnie śpiewaliście. Jak ja teraz o tym mówię, to mi się już płakać chce, bo wyobraźcie sobie Państwo dla takiego małego dziecka, kiedy jest przeżycie. W ogóle człowiek nie zdaje sprawy. Jak zobaczyłam, jak moja mama płacze, no to ja oczywiście też płaczę, wszyscy płaczą właściwie. Ja nie wiedziałam, co robić, jak się zachować, bo nigdy człowiek nie jest przygotowany na takie spotkanie, więc tak tylko padłam na kolana i cały czas go całowałam po rękach. Dopóki trwało spotkanie, tego tak po rękach całowałam. To jedyne, co właściwie mi przyszło do głowy. I Jan Paweł II nas wszystkich pobłogosławił, pyta się, która to mama? A moja mama wtedy miała chyba kocza. Dotąd zawsze wyglądała bardzo młodą i piękną. Mówi, to pani jest mamą tych dzieci? I tyle dzieci pani wychowała. Proszę brać przykład, to jest przykład matki 9 dzieci wychować. I mama oczywiście płacz, wszyscy płacz. I właściwie to było bardzo krótkie spotkanie. Parę jeszcze słów Jan Paweł II zamienił z tatą. Mieliśmy taką kronikę przy sobie, gdzie wpisywali nam się różni goście, pojeździliśmy po całej Europie z koncertami, z rodziną. No i właściwie byśmy poszli, zapomnielibyśmy, że to w ogóle mamy z tych emocji, ale ta nasza najmłodsza Marysia podeszła do Jana Pawła II, tak go pociągnęła za tam mówi, to ty księdza, a spisze się nam ksiądz do księgi? Oczywiście zapaliśmy, natychmiast rzuciła się straż, że nie wolno w ogóle takich rzeczy robić. A Jan Paweł II, dajcie spokój, i wziął ten podpis. Podpisał nam się z błogosławieństwem Jan Paweł II. To jest najpiękniejsza pamiątka, jaką mamy. Najpiękniejsze wspomnienia z tym związane. Utwór, który teraz zaśpiewam, to jest utwór, który Państwo doskonale znacie. To nie jest utwór z kościoła. Ani nawet nie o Janie Pawle II. Ale Jan Paweł II kochał rodzinę. I zawsze o tym mówił, zawsze ją mocno wspierał. To jest utwór z serialu Rodzinka.pl. Tylko bardzo, bardzo mocno go zmieniliśmy. Zmieniliśmy go po to właśnie, żebyście Państwo wczuli się w ten tekst, który naprawdę przepięknie napisał Piotr Kupiera. Gdy dzień dziś cały na nie, a życie goni jak chce, spójrz na nich i wszystko ma sens. To miejsce pokoju.
każdy zobaczy to dziś. Pokochasz tak, niech boski przestała ani jednej nocy. Jest tu ktoś, kto się łączy ze mną w tym bólu. Naprawdę to był bardzo ciężki czas dla mnie i dla mojego męża, bo ona po prostu stwierdziła, że sen jest zupełnie zbędny do życia. Ale nawet po takiej najbardziej nieprzespanej i ciężkiej nocy wystarczyło, że uchyliłam oko i zobaczyłam ten bezzemny, przecudny uśmiech. Już nic więcej do szczęścia nie było potrzebne. Niezjemska miłość nas połączyła, to jest utwór o tym, co Jan Paweł II zawsze mówił i podkreślał, że po to stół jest cały twój, cały oddał się Matce Boskiej. Zasiał makiem na słowa takie,
Nie ma cenniejszej.